Obszar to szczyt w paśmie łączącym Gorce z Pieninami, a właściwie leżący w północnym pasie przejściowym Pienin. To góra szczególnie interesująca z geologicznego punktu widzenia. Jest jednym z kilku miejsc w okolicy, oprócz na przykład góry Jarmuty i Bryjarki, gdzie można spotkać magmową skałę wulkaniczną andezyt pieniński. Skałę nietypową zarówno dla Pienin, jak również Gorców. Na stokach w Dżaru znajdują się trzy nieczynne kamieniołomy – Snoska, Tylka i Lisi Łom. Andezyt jako kamień budowlany eksploatowano tu już w latach 1873-77, wykorzystując go do budowy drogi Czorsztyn-Przełęcz-Snoska aż do lat 70. XX wieku. Wysokość skalnych ścian w wyrobiskach kamieniołomów dochodzi do 40 metrów. W Dżar znajduje się tuż po północnej stronie drogi wojewódzkiej nr 969 i jest silnie zagospodarowany. Zarówno w zimie, jak i w lecie znaleźć tu można sporo atrakcji turystycznych, m.in. wyciąg krzesełkowy, park linowy, bike park dla kolarzy grawitacyjnych i enduro, ścieżkę edukacyjną, dzięki niej zostały udostępnione turystycznie kamieniołomy Tylka i Lisi Łom, ośrodek narciarski Czorsztyn-Ski, trasy zjazdowe i wyciągi orczykowe, letni tor saneczkowy czy rowerowa trasa downhill oraz zaplecze gastronomiczno-techniczne. Kamieniołom Snoska, teren prywatny, jest wykorzystywany przez wspinaczy skałkowych. Jest też jednym z oficjalnych startowisk paralotniarzy. Z Wdżaru roztacza się widok na Beskid Sądecki, Pieniny Właściwe, Małe, Spiskie, Magurę Spiską, Tatry, Podhale, Orawę oraz Beskid Żywiecki. Jesteśmy przy ruinach dawnego schroniska tutaj na Lubaniu, przedwojennego, które kiedy ono zostało zdewastowane? Po wojnie już chyba, nie? W latach 70. chyba najwyżej. Jakieś szczegółowsze informacje pokażą się tu, będzie taki napis. Tradycyjnie po polsku w środku śmieci. No. Tyle zostało.
a nam zostało jakieś 500 metrów szlaku i 120 przewyższenia do bazy namiotowej na Lubaniu. Pogoda zacna. Ostatni weekend października, ja jestem w krótkim rękawku, także. Musisz powtórzyć. Ostatni weekend października, ja jestem w krótkim rękawku, jeszcze mi ciepło. Że co? Się przybliżyła tam łomnica trochę od rana. Bo jest inne oświetlenie też trochę, nie? Obyć normalnie, czyli bez łażenia na dziko, czyli jeszcze po rezerwacie, nie? Mam nadzieję, że tego nie będzie na filmie słychać.